pszczółka Maja, miód, ule. To najczęściej pojawiające się skojarzenia związane z pszczołowatymi. W Polsce mamy kilkaset gatunków tych owadów. Wszystkie żywią się nektarem i pyłem kwiatowym, jednocześnie zapylając odwiedzane rośliny. Owady zapylające w przyrodzie pełnią kluczową rolę. Zapylanie przynosi korzyści w postaci jedzenia nie tylko nam, ludziom. Owoce jarzębiny, głogu, jeżyn, malin czy jagód, którymi żywią się dzikie zwierzęta, zapylane są między innymi przez pszczoły. Na całym świecie do wielkiej i pożytecznej grupy zapylaczy należy ponad 20 tysięcy gatunków. Krewni najlepiej nam znanej pszczoły miodnej żyją między innymi w Azji, obu Amerykach, Afryce Północnej i Europie. W Polsce mieszka ich 470 gatunków. Tylko jedna, pszczoła miodna, daje miód i jest pod opieką pszczelarzy. Wśród pozostałych pszczół dziko żyjących znajdziemy gatunki bytujące samotnie i społecznie. Nie mają one jednak swoich opiekunów, dlatego tak ważne jest podejmowanie działań ochronnych. Ze znakomitymi rezultatami robią to leśnicy z Puszczy Augustowskiej. Już w 2014 roku Nadleśnictwo Augustów wraz z nadleśnictwami Maskulińskie, Browsk i Supraśl zrealizowali projekt przywracający tradycje bartnicze. Właśnie po to, by ratować dziko żyjące pszczoły. Od 3 lat we współpracy z nadleśnictwami Szczebra, Głęboki Brud, Płaska i Pomorze kontynuują swoje działania, realizując kolejne przedsięwzięcie. Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. Dodatkowym elementem projektu była konferencja naukowa podsumowująca 10 lat bartnictwa w Puszczy Augustowskiej. Oprócz wykładów i prelekcji odsłonięto także rocznicową kłodę bartną i punkt informacyjno-promocyjny Nadleśnictwa Augustów nad jeziorem Necko. Warto dodać, że projekt ma charakter międzynarodowy, a partnerami są Park Narodowy Huculszczyzna z Ukrainy i Augsztocki Park Narodowy z Litwy. Здесь очень интересно. Во-первых, мы были на международной этой конференции, которая Wszystko tu jest bardzo interesujące. Prezentacje były i profesorów. Wczoraj na konferencji obejrzeliśmy ciekawe prezentacje i wysłuchaliśmy referatów zarówno naukowców, jak i praktyków. Mamy czego się od was uczyć. Dlatego wkrótce przyjadą tutaj na praktyki przedstawiciele naszego Parku Narodowego. На практике посмотрите, как это все делается. В Литве мы только зачинаем бартничество. На Литве доперо зачинаем упопшехнять бартничество. Было ново для нас это. Новостью для нас есть ходование через вас пчел. Nie tylko dla miodu, ale i w celu ochrony i rozwoju przyrody. Bardzo sobie cenimy te działania, ponieważ one zmierzają do poprawy naszego środowiska, czyli naszego, ale również i środowiska życia pszczół. Liczba rodzin pszczelich w Polsce przekroczyła już 2 miliony, a niestety zasoby środowiskowe, czyli pożywienie dla tych pszczół, a w żadnym wypadku się nie zwiększyło, a nawet bym powiedział, niestety te pożytki ubożeją. I dlatego takie akcje jak teraz, realizowane projekty przez Lasy Państwowe, ma kapitalne znaczenie. Na terenie puszczy pszczoła augustowska bytuje od 12 tysięcy lat. Przez cały ten czas była głównym i najważniejszym owadem zapylającym w leśnych ekosystemach i prastarych puszczach porastających obszar kraju. Przetrwała tylko w kilku regionach, między innymi w Puszczy Augustowskiej. Pszczoła augustowska też jest takim gatunkiem parasolowym dla innych zapylaczy, tak? Bo jeżeli przygotowujemy kilkadziesiąt hektarów łąk kwietnych, na których mogą pobierać pożytki zarówno pszczoły miodne, jak i pszczoły samotnice i różne inne gatunki zapylaczy, to wszystko jest dla nich dostępne, tak samo jak woda. To jest jedno z ponad 60 oczek wodnych wykonanych w ramach projektu.
Zadanie było realizowane w 5 nadleśnictwach. W każdym z nadleśnictw powstało takich kilkanaście oczek wodnych. Nazywamy te oczka takimi swoistymi oazami w Puszczy Augustowskiej. Zadanie wykonane dla pszczół, ale korzysta z tego wiele, wiele innych gatunków zwierząt. Sadzimy też na powierzchniach do odnowienia roślinności drzewa biocenotyczne, takie, które są korzystne dla ptaków, dla zapylaczy i które powodują, że ten zasób nektaru w lesie jest większy. Ale oprócz tego w ramach projektu sadzimy minisady leśne, które ogradzamy, które pilnujemy, żeby dobrze się przyjęły i na przyszłość były też takim rezerwuarem dostępnego pożytku dla zapylaczy. Pszczoła miodna, aby przeżyć w naszych lasach, musi mieć dostęp do pokarmu i wody, i to od wczesnej wiosny do jesieni. Jeśli tego pokarmu zabraknie, będzie miała problemy z przetrwaniem. Niedobory pokarmu są związane przede wszystkim z małą różnorodnością gatunkową roślin, brakiem niektórych składników odżywczych, które wpływa na gorszy rozwój pszczół. Mają one problemy z odpowiednim przygotowaniem się do okresu zimy, a przecież w okresie końca lipca, w sierpniu pszczoły wychowują to pokolenie zimowe, to które pokolenie, które musi przetrwać do wczesnej wiosny. Pszczoły, żeby przeżyć, potrzebują pożytku, chociażby mniszków lekarskich, czyli kwiatów, które wyrastają niektórym na trawnikach i nie cieszą się powodzeniem, a powinniśmy poczekać, aż pszczoły zbiorą z nich nektar, czyli pożytek. W naszych ogrodach jest coraz mniej kwiatów, coraz mniej drzew, które kwitną i nie tylko w maju, ale też mogą kwitnąć w czerwcu. I te przyogródki niegdyś kwietne, jak nasze babcie miały przed domami, zapewniał pożytek. Lasy roiły się kiedyś od pszczół. Były ich naturalnym domem. Jednak człowiek udomowił te owady. Pszczoły miodne dostarczały ludziom nie tylko miód, ale również propolis, pyłek, mleczko, kit i jad pszczeli. Myśląc o pozyskaniu miodu przez człowieka, myślimy o pszczelarstwie. Jednak to bartnictwo było pierwotną formą gospodarki pszczelarskiej, które polegało na hodowli pszczół w dziuplach, czyli barciach. Przez wiele wieków polscy bartnicy zaopatrywali Europę Zachodnią w miód i inne produkty pszczele, a Polskę określane jako kraj miodem płynący. Staropolska tradycja, ale nie tylko polska, bo sięgająca od Uralu po Łabę, więc jest to, można powiedzieć, europejska tradycja użytkowania lasu, ale również unikalnych relacji człowieka z pszczołą. Bo bartnictwo polega na tym, że zapraszamy pszczoły do barci, że stwarzamy pszczołom idealne miejsca do życia, robiąc barcz, czyli dużą dziuplę w drzewie. I w zamian za to bartnik tradycyjnie miał możliwość, żeby wziąć od pszczół trochę miodu. Choć dziś bartnictwo zaczyna pełnić zupełnie inną funkcję. Nie chodzi o miód, chodzi o to, żeby dzięki bartnictwu pomóc pszczołom i dzięki temu, że przywracamy do lasu brakujący element różnorodności biologicznej, żeby pomóc też lasowi, całej przyrodzie leśnej. A tradycje bartnicze już od 10 lat kultywują ze znakomitym skutkiem leśnicy z Puszczy Augustowskiej. Jest to impreza cykliczna organizowana przez Nadleśnictwo Augustów. Ostatnie dwie edycje są realizowane w ramach projektu dofinansowanego z funduszy norweskich. W imprezie uczestniczy 22-osobowych drużyn. Chcielibyśmy, prawda, żeby
te pszczoły w jakimś stopniu wróciły do tego naszego polskiego lasu, chociaż jest to dosyć trudny proces i karkołomny, ale staramy się jak możemy. Pierwszy raz robimy, także dopiero zaczynamy, też się uczymy dzisiaj chyba tak naprawdę tutaj. Lubię to robić, taki cel fajny, bo pszczółki robią dla nas dużo, to zróbmy też coś dla pszczółek. Ciężka robota to. Ciężka zwykła robota. W drzewie trafiają się takie sęki, nie? Jak gwoździe. Są fragmenty lżejsze, są fragmenty wymagające więcej wysiłku. No, tak jak przy karty pracy. W ostatniej części realizacji projektu wsiedlamy rodzimą rasę pszczoły augustowskiej oraz dokonujemy badań wsiedlonych w ubiegłym roku roi pszczoły augustowskiej, tak żeby potwierdzić poprzez badania DNA, czy to faktycznie jest pszczoła augustowska i na ile ona utrwaliła się w naszej puszczy. Po tegorocznym wsiedleniu bytuje już 81 rodzimych roi pszczoły augustowskiej w mini pasiekach i bliżej nieokreślona ilość rodzin, które wyroiły się w lesie. Na pewno możemy powiedzieć, że pszczoł augustowskiej jest zdecydowanie więcej niż przed podjęciem projektu. Pozostaje mieć nadzieję, że dzięki takim inicjatywom pszczoła augustowska na dobre wróci do puszczy, bo jest przecież jednym z najważniejszych elementów ekosystemu naszej planety.